proszę. Bardzo gotowe. W porządku, jesteśmy uratowani. Zaraz nas stąd magicznie przeniesie do rozdzielni. Że ta magiczna moc przenosząca zgłupiała. Pewnie dlatego, że w celi jest aż dwoje ludzi i nie wie, kogo odesłać. No to co teraz? Może gdybyśmy udawali jednego człowieka, to by pomogło. Na przykład gdybyśmy się mocno przytulili. Chyba oszalałeś. Ale zdaje się, że nie mam wyjścia. Zacisnę zęby i może to jakoś przetrzymam. Chyba nie działa. Czekajmy jeszcze chwilkę. Puść mnie! Jeszcze sekundkę. Puść mnie do diabła! Jaka szkoda. Zaraz. Ja mogę przebrać się za diabła, ale ciebie w tej masce natychmiast rozpoznają. Cóż. W końcu i tak musiałabym pokazać swą twarz Lucyferowi. Skoro jesteśmy już tak blisko celu... Nic nie rozumiem. Jesteś śliczna. Jesteś śliczna. Jesteś... śliczna. Właśnie dlatego ją nosiłam. Jestem córką króla z południa. Na imię mi Szandria. Przypuszczam, że tatko mnie od dawna poszukuje. Każdy rozpoznałby moją twarz bez trudu. A ja chciałam mścić się sama. Nie jestem już taką małą dziewczynką, za jaką mnie tatko uważa. To na pewno. To znowu ty? A co to za piękna dziewoja ci towarzyszy? Mój przyjacielu. Teraz to przyjacielu. Ta grzesznica twierdzi, że przed przydzieleniem do celi musi porozmawiać z Lucyferem. Mówi, iż ma niezwykle pilną sprawę. Jacy silni strażnicy! Jak tylko rzucę okiem na Lucyfera, chętnie z wami dłużej porozmawiam. Pamiętajcie, trafiłam do piekła za wyjątkowo nieprzystojne rzeczy. Ależ proszę, proszę, żaden problem. Lucyfer będzie zachwycony. Czekamy, dziecinko, na nagrodę.
To chyba jakaś tajna broń piekła w walce z niebem. Może ma zakłócić brzmienie anielskich chórów? Lucyfer. Wygląda może nie tak przerażająco, ale... Ci, którzy go zlekceważyli, zostali tu pewnie na zawsze. Na godziny długie jak miesiące, miesiące długie jak lata... i tak dalej. Lucyferze! To świństwo! Chcemy zemsty! Halo? Co? Co mówicie? Opowiedzcie wszystko jeszcze raz. Właśnie on! Ten sam demon był przyczyną naszych nieszczęść. Poznaję go! A my mamy więcej wspólnego niż myślałam. Tak, mój panie. Jesteś najbardziej nikczemnym, zuchwałym i zepsutym diabłem w ostatnich latach. Przebijasz nawet Belzebuba. Wszystko dla twojej chwały, mój panie. Mówiłem, że moje nowoczesne metody przyniosą rezultat i dotrzymuję słowa. Zasady są po to, by je łamać. Postęp musi skruszyć zmurszałe i przestarzałe prawo. I za to należy ci się nagroda, a tym dwóm idiotom jakaś specjalna kara. Może małe przypalanko, może... Z drugiej jednak strony... Nie można tolerować narobionych przez ciebie kłopotów! I tego, że do piekła dostali się zwykli śmiertelnicy, a ten na górze znowu mnie upokarza! Jeśli nie odkręcisz tego w 5 sekund, ja odkręcę ci łeb! A potem... Spokojnie porozmawiamy sobie o łamaniu, kruszeniu i wypalaniu. I to będzie długa rozmowa. Gdyby nie ja... Cała ta historia skończyłaby się jakąś straszną tragedią. Jak zwykle przeszedłem do pieśni i legendy, co nawiasem mówiąc staje się już nieco nużące. Kłopotliwy demon też przeszedł do legendy, a raczej do piekielnych opowieści o okrucieństwie Lucyfera i karach, jakie spotykają nieposłusznych podwładnych. Demona widziano, jak występował w roli głównego testera wyjątkowo wymyślnego koła tortur. Zabawne, prawda? Opowiedzmy po kolei o bohaterach naszej historii. Galador wrócił do dawnego ciała i nieoczekiwanie
kobieta jest szczególnie nieobliczalna. Miejmy nadzieję, że nie weźmie naszego bohatera pod swój uroczy pantofelek. Choć znając ją i jego, nie jest to wykluczone. W zasadzie mogę się nawet założyć o beczkę piwa. Grabarz z cmentarzyska koło zamku Garahan do dzisiaj gorąco przyjaźni się ze swoim szczurem i nazywa go swoim najdroższym przyjacielem. Podobno nauczył go nawet mówić komplementy. Choć w to już nie chce mi się wierzyć. Czarodziej z miasteczka nigdy już nie potrafił stworzyć homunkulusa. Może zadziałała tu jakaś magia? I załamany wyruszył szukać swego duchowego mistrza i przewodnika. Prędzej czy później trafi do mnie. Historia Barda i jego żony zakończyła się nad wyraz szczęśliwie. W niej zakochał się bogaty kupiec z południa, który szybko zmarł, zostawiając jej cały majątek. W nim najmłodsza i najpiękniejsza córka nieprzyzwoicie bogatego kasztelana. Oboje są bardzo szczęśliwi. Cały dwór Garahan przyjął z ulgą i radością swojego księcia i pana, który odzyskał ciało będące jego powodem dumy. Podobno po wypuszczeniu w piekle książę postanowił w najbliższym czasie się ożenić, ale ma kłopoty z wyborem pośród dziesiątek kandydatek. Zamczysko Fjord zamieniono w skansen. Stoją tam teraz wypchane wampiry, a na ścianach wiszą przerażające ryciny, kołki, pęta czosnku, krzyże i wiele innych eksponatów. Kiedy pan Słońce znajduje trochę czasu, unosi się nad zamkiem Fjord i wygłasza referat zatytułowany "O pomyślnym działaniu palenia wampirów na reumatyzm i dobre samopoczucie". Pustelnik opuścił swoją chałupkę i postanowił zamieszkać w młynie, tłumacząc wszystkim, że koło młyńskie hipnotyzuje lepiej niż jakiekolwiek ziele, a zepsuta mąka i mrówki są i tak o wiele lepsze niż jego poprzednia dieta. Do dziś nie wiadomo, kim była kobieta w walce, ale jeden z mieszkańców miasteczka cierpiał na straszną niestrawność przez ponad 2 miesiące. Szczęśliwy krasnolud, naiwnie myślący, że w mózgu pomieszało mu się od nadmiaru piwa, co jest przecież oczywistą brednią, bo piwo jest zbawiennym i uzdrawiającym likworem, zdecydował rozpocząć nowe życie. A ja... nigdy nie potrafiłem usiedzieć w jednym miejscu. Być może poszukam dróg w czasie i przestrzeni, aby rozwiązać zagadkę mojej śmierci. Bo nie wiem, czy wiecie, że zginąłem w sposób niezwykle... Szczerze mówiąc, strasznie zaschło mi w ustach. Jeżeli kiedyś zobaczycie mnie w karczmie, nie wahajcie się przysiąść, zwłaszcza jak jesteście piękną blondynką. Jeżeli
jeżeli usłyszycie pieśń o mnie. Nie wahajcie się przyłączyć do chóru. O mnie powstają tylko piękne pieśni. Pamiętasz, ile razy wyciągałem cię z opresji? Pamiętam i już ci dziękowałam. A pamiętasz, jak byliśmy przytuleni w jednej z tych komnat w piekle? Pamiętam. Coś nawet zacząłeś mówić. Bałam się nawet przez chwilę, że mnie pocałujesz. Bałaś się? Jak to bałaś się? Och, jesteś taki głupiutki. Rozumiem. No, ale może jeszcze będą z ciebie ludzie.